Witam w dzisiejszym odcinku z Splatoona 3 kampanii prowadzenia Mito. I tu razem z tą Kali Inkulinczką będziemy dalej podróżować i pokonywać poziomy. Aktualnie jest kompletowanie kolejnych map. A wydaje mi się, że to jest właśnie ta kolejna. Kolejna plansza, tak. Splash the Block Party. Splash the Block Party. Nie, dobrze, lecimy. Dobrze, jak szybko się uda? Try Stringer. Bez żadnej broni dodatkowej. Okej. Ciekawe. Psa. Psa. Zdążę chyba. Nice. Dobra. Dobra. A nie! Fuck. Jeszcze więcej? Serio? To wiele tłumaczy. Dobra, trudno. Niby nawet pewnie mógłbym się wrócić. Ja mi się nie chce. Nie. Bez problemu mógłbym powrócić sobie. Pięknie tutaj. Lecimy. Sam sobie zasłania. Ciekawe, czy trafię. Ha! Chociaż lepiej, jakbym z drugiej strony stał. Pięknie. 2 minuty. Nice. Easy. No dobrze, pierwszy poziom zaliczony. Więc kolejny. Ups. Using boost coś tam. Using bamuzinus. Okej. Zasadniczo to Ultra Squid,
Ciekawe, od czego się zależy, czy wybuchają za pierwszym razem. Aha. Może od boku są większe obrażenia. Od spodu? Nie wiem. Od spodu też całkiem niezłe. Dobra, tu jest ogon. Tak. Jest tylko w wysokości 2. No dobra, całość tu jest. Na ryzyku trochę. Tu też tak. Dobra. Okej. I jeszcze tylko tutaj na górze. Tutaj dodatkowe punkty. Rozumiem, że nie ma checkpointu za bardzo. Kurde. Nie tak? Dobra. Pięknie. Jak wygląda masterpiece? Ciekawe, dlaczego wygląda znajomo. Może dlatego, że to worka. Ciekawe, ciekawe. Dobra. Idealnie. No dobra. No i jeszcze tam splattershotem. Nie patrzyłem, czy to jest splattershot, czy splatter scope. Ale raczej splattershot. Nie, splat charger. Co ja mówię? Splat charger, tak? To było podpucha dla innych. Mm-hmm.
Bałem się przez chwilę, że te skrzynki nasiąkają farbą. Czy coś w tym stylu i tak. Fuck. Dobra, już jeszcze lepiej pamiętam, jak to ma być. Tu nos worki. Tak. Tu jedna płetwa. Jeszcze ten. Tak. I pięknie. Nawet szybciej wyszło niż tamto, tak mi się zdaje. Jeszcze raz obejrzymy, żeby docenić. Gdzieś to Squid Sister widziały? I wygląda znajomo. Ciekawe, czy liczy się moment skończenia poziomu, jak tutaj? O, nowy rekord. Nice. Dobrze. Nie było jakoś długo. Mimo, że poziom trochę upierdliwy może, trochę ryzykowny, trochę ten, to został skończony bardzo szybko. No dobra. Zniszcz wszystkie cele. Okej, i pamiętam, o co chodzi. Tutaj. Dobrze, najpierw Nautilus. Może być ciężki. Pamiętam. Dobra. No, dawaj, dawaj. Naładować trochę atramentu. Pięknie. Dobra. Ładujemy atrament. Lecimy dwa cele. Dobra. Ach, trochę nie patrzyłem, gdzie leciały. Dobra, i teraz pięć celi. Tym jeden taki śmieszny. No, pięknie. A poprzednio nim razem, jak już spadał za krawędź planszy, to go dorwałem i tak. W ostatniej sekundy pewnie. Dobra. Zastanawiam się, czy ten Classic Squiffer, jaki ma zasięg? Czy ma większy zasięg niż Nautilus? Na pewno większą
pewno mniejszą mobilność. No i nie strzela od razu. Dobra, chyba ma większy zasięg tutaj. Fuck! Okej, okay. Najgorzej. Co to było? Okej. Okay. Tego się nie spodziewałem, muszę powiedzieć. Strasznie szybko się odbił, tak naprawdę. Dobra. Fuck. Ach, jak ucieka szybko? Masakra! No chodź tutaj. Dobra. 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 Naładujmy sobie. Dobra. Upierdliwe. Dobra. I ostatnie, tak? Giga upierdliwe. No, udało się na ostatnim życiu. Co za lamerstwo. Dobra. Tak, i zostały jeszcze 4 poziomy, które tutaj są dosyć szybkie. Znaczy tu 2 minuty widzę. Tu 4, ale dobra. Czasem trzeba mieć taki poziom. Tu też szybki. Jakiś zniszczyć cel po prostu. I tu pędzul. Ja pamiętam, co to jest, więc easy. Jak nie easy, to najwyżej kilka prób. Kilka prób najwyżej. No dobra. No dobra. To w takim razie dziękuję za uwagę. Prowadziłem ja Mito i zapraszam na kolejny film ze Splatoona 3 kampanii albo czegoś innego. To cześć i czołem i do następnego. Hej!